że naprawdę tworzyliście świetną atmosferę i dzięki wam ten dom żył. A no, Mała Komorza to jest miejscem idealnym na różne wydarzenia kulturalne. Ja na bieżąco wysyłałem państwa pracę dotychczasowym właścicielom w imieniu właśnie właścicieli, czyli Emilię, Alix i Paulin, Janka Połczyńskich. Pragnę państwu serdecznie pogratulować naprawdę fantastycznych prac, a one same, wszystkie trzy dziewczyny, są artystkami, malarkami, rzeźbią również, więc no, są bardzo mocno podbudowane, że ich dom właśnie dzisiaj przez te ostatnie kilka dni pełnił taką funkcję. Mamy zapewnienie, że takie imprezy tutaj będą się odbywały, a przynajmniej mogą się odbywać w przyszłości i rzeczywiście miejmy nadzieję, że będziemy się tutaj spotykali w tym samym, a być może i w większym gronie. Dom zawsze będzie otwarty dla was i no, przyjeżdżajcie kiedy chcecie. Do zobaczenia. Chcą się spotkać na tak zwanej mokrej wystawie, finisażu. Bardzo różnie można nazywać, natomiast na pewno nie da się ukryć, że ogromnie się cieszymy. Może szczęście w moim wieku to jest trudne określenie, bo to się wiąże jakby z euforią tak, tego rodzaju i takim zupełną szczerością, natomiast mnóstwo satysfakcji, olbrzymie zadowolenie z tego, że udało się zgromadzić tak liczne, znakomite grono, znakomitych artystów tej klasy. Wszyscy zgodnie pracowali, wymieniali się doświadczeniami, nie oceniali, nie porównywali, podpowiadali, wspierali się, czyli sielanka, euforia prawie kurczę maksymalna, naprawdę tak harmonijnie, że aż było mi opaszek. Przyjeżdżałem tu wcześniej niż planowałem wcześniej. Tak super atmosfera, że ja zacząłem sobie z tego korzystać. W związku z tym wybaczą państwo, ale taki trochę hot dress łamany, tak? Prawie artystyczny i kombinowany. Natomiast olbrzymie szczęście, że udało się naprawdę to zorganizować, dopiąć do końca bez ofiar w ludziach. Generalnie mamy fajne uwagi poplenerowe. Nie będę omawiał prac, bo to państwa, tak, rola i państwa jakby udział w tym, żeby nacieszyć oczy i duszę tym, co nasi kochani artyści wytworzyli. Może tyle. I tak kulturalne towarzystwo, tak ciepłe, tak pełne pozytywnej energii, że życzyć całemu krajowi i prawie światu, tak, żeby tak wszyscy ludzie ze sobą współżyli, współpracowali, rozumieli się, mieli dla siebie szacunek, to byśmy żyli praktycznie, nie ma co się przenosić gdzie indziej, tak? Że byłoby idealnie. Naprawdę fantastyczna atmosfera. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy tą atmosferę tworzyli. Szczególne miejsce, tak? Bo ja na przykład tutaj bywałem kilkakrotnie, tak? Ale tak w sumie biegiem, wcześniej, jeśli może od 15 lat kojarzę miejsce. Natomiast po raz pierwszy miałem okazję udać się na piętro, jak z Adamem przygotowaliśmy, Adam już miał przygotowane, przydzielone pokoje, panie z łazienkami, panowie jakoś sobie poradzą. Natomiast no jest klimat tego miejsca, ducha. Jak ktoś by miał wątpliwości, dlaczego tutaj, bo są przecież lepsze miejsca, tak? W cudzysłowie lepsze, że bardziej może zadbane, wykończone, inkluzji, tak? No to zapraszam, żeby wejść przez te drzwi, tam sobie spojrzeć i odpowiedź będzie jasna, tak? Jednoznaczna, że tylko tutaj.
nie obyłoby się tak bez udziału wysokiego komisarza, bo sam komisarz to trochę brzmi mało, ale wysokiego komisarza wystawy, pana Adama Papkę, który też trochę się zgrywa z naszą taką teraźniejszością Tucholską. No i czego chcieć więcej jeszcze, tak, moi państwo? No to jest sama radość, no poezja taka, tak pisana przez życie i pisana na naszych oczach. I umówić się z artystami, co nam zostawią. I teraz ustalamy techniczne rzeczy, tak? Biznesowo, finansowo, ekonomiczne. Państwo, tak? Nasi szanowni goście, burmistrz odgrażał się, że będzie plenery robił, tak? I że sztuka i ta wymiana artystyczna będzie jakby wiąże tej współpracy z miastem partnerskim Olchin, z Bawami. No i będziemy go trzymać ze słowem. Zapraszam do zabrania głosu i do oglądania. Proszę bardzo. Może technicznie to później. Wszystkim ze strony artystów też dziękujemy, że mieliśmy możliwość tutaj malować, szukać inspiracji. Dobrze, że to miejsce żyje, bo piękne miejsce, ale piękne miejsce to nie tylko młode, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą takie miejsca. Wszystkim dziękuję, którzy przyłożyli tutaj swoje serduszko, że ten trener się odbył, ten trener włączony, bo trochę tu Tucholi, trochę tutaj w Małej Komorze, dwie wystawy z pierwsza z prac, które mieliśmy okazję otwierać tą wystawę, z prac, które przybyliśmy, żeby pokazać, co nas inspiruje, co robimy, no i tutaj druga efekt tutaj naszego pobytu. Chcielibyśmy zostać dłużej, bo oczywiście było za krótko. Dobra, atmosfera. Dziękuję. A co tutaj stworzyliśmy, to już poddaję Państwu. Open. Jeszcze raz i pogotowie przyjedzie.
Hola. Hola. Normalnie, kurczę, można powiedzieć, że to plener jest. Że co? Że to plener jest. Artystki pracują. Dobra, once more. Wygląda, że to plener.
to Justyna mówiła. No dobra, zobaczymy jak się będzie dzielić. Proszę bardzo.
kamie? Nie. Aha, to nie, to ten motorek, chyba że teraz będą kajaki autonomiczne, słyszałem. A teraz... To specjalnie strażacy przywieźli tu przed plenerem, żeby atrakcja była. Nie, tam jest po lewej stronie, trzeba na lewo się kierować.